tego, że akcja szóstki dzieje się w szpitalu, dlatego tak naturalnie jestem bardzo ciekawy. Czy pan przez całe swoje życie był takim okazem zdrowia i nigdy nie miał problemów z nim? Nie, absolutnie nie byłem nigdy. Nigdy nie byłem okazem zdrowia. To znaczy, jako dziecko bardzo często i gęsto chorowałem. Byłem nawet jako bardzo mały człowiek. Moje życie było ratowane. Jako bardzo mały człowiek zostałem przeczołgany po szpitalach. Miałem ogromne problemy zdrowotne. Odbywały się konsultacje na temat mojego zdrowia. A z czym związane? Związane z użyciem niewłaściwej szczepionki, która dała takie powikłania, że groziła mi tracheotomia, czyli dziura w krtani. Pamiętam oczami dziecka szpitale z lat 70. Pamiętam też szpitale już jako dorosły człowiek, kiedy odchodzili moi bliscy. Jestem przekonany o tym, że szpital to jest ostatnia rzecz. Choćby nie wiem, jak wspaniały i jak kapitalny personel, nawiasem mówiąc, pozdrawiam personel oddziału nefrologicznego w Krakowie, gdzie pracowaliśmy, wspaniałe, kapitalne siostry i lekarzy. Ale naprawdę, jeżeli czasami pomyślimy sobie o tym, jakie my mamy problemy, mam na myśli ludzi obiektywnie zdrowych, to zawsze sobie przypominam to, co widziałem na oddziale nefrologicznym w Krakowie i naprawdę to nie są żadne problemy. A ile pan miał lat wtedy, kiedy właśnie groziło? Bardzo byłem mały. To były historie, które się wydarzyły tuż po urodzeniu i potem we wczesnej szkole podstawowej. Bardzo niefajne przygody to były. Także mam pełen szacunek do pracy lekarzy i jeżeli kiedykolwiek ktoś mnie pyta o to, jaką rolę chciałbym zagrać, u kogo chciałbym zagrać, chciałbym być przede wszystkim w miarę zdrowym człowiekiem, żeby po prostu móc funkcjonować jak najdłużej. To jest podstawa wszystkiego innego. Reszta to są dodatki, naprawdę mało istotne. Dlatego też tak słuchając tego, co pan mówi, jak mówi pan o wdzięczności dotyczącej bycia zdrowego, teraz mnie naszło takie pytanie. Czy kiedyś pomyślał już pan na tym momencie, kiedy pan jest w życiu, o spisaniu testamentu już? Nie myślałem o tym. Nie myślałem o tym, dlatego że nauczyłem się żyć z dnia na dzień i bardzo mi się podoba takie sformułowanie, które kiedyś słyszałem. Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach. Nie planuję, naprawdę nie planuję, żyję z dnia na dzień. Nie myślę o tym, co będzie. Życie jest tak zaskakujące. Bywa tak niesprawiedliwe. Często odchodzimy nie w tej kolejności. Nie myślę o tym, nie zajmuję się tym.